Nintendo Switch jest jak na razie bardzo dobrze sprzedającą się konsolą Nintendo. I tak jest jedną z nielicznych konsol, która się tak sprzedaje tej marki, bo na przykład GameCube, Nintendo Wii U, Nintendo 64 nie sprzedały się najlepiej, no ale fani je lubili, ponieważ wierzyli, że Nintendo w końcu zrobi dobrą konsolę. No i się taka pojawiła, Nintendo Switch. Dzisiaj omówimy sobie wady tej konsoli, ponieważ no wszystko ma wady, także konsole. Zapraszam do oglądania. Otóż tym największym problemem Nintendo Switch jest ten oto niebieski Joy-Con, który wiele mi zepsuł. Na przykład on tak bez powodu sobie może nagle, tak jakby to tutaj powiedzieć, nagle może wam analog dać swój kierunek do przodu i nie możecie tego zatrzymać, chyba że dacie analog w przeciwnym kierunku. Jest to duży problem Nintendo Switch. Także występuje problem z luzowaniem się Joy-Conów. Jak wiecie, z tyłu Nintendo Switcha są takie guziki czarne. Jakie naciśniemy, możemy wyjąć swobodnie swojego Joy-Cona. Ale mój niebieski Joy-Con się poluzował i przez to tak jakby mogę wyciągnąć Joy-Cona, nie wciskając tego przycisku. Będę odsyłał z tego powodu Switcha na gwarancję. Wiem, wydaje się to trochę głupie, no ale ja wolę mieć sztywne Joy-Cony, nie ruszające się. Oczywiście zamieściłem tutaj fanfilmik z tego. Cóż, to tyle z mojej strony. Żegnam. Tak przy okazji chcę was poinformować, że nie odgapiłem tego, nie splagiatowałem tego materiału od Linka Polaka. Jeżeli chcecie zobaczyć jego materiału o tym Joy-Conie, no to daję wam link w opisie. Widzimy się w następnym odcinku.